Cześć! Sierpień 2023 właśnie dobiegł końca, dlatego postanowiłem przedstawić Wam wszystkie ważne wydarzenia ze świata Minecrafta, które w tym okresie miały miejsce. Zostaw łapkę w górę po więcej takich materiałów, a ja życzę Wam wszystkim miłego oglądania. Już 2 sierpnia otrzymaliśmy pierwszy snapshot do wersji 1.20.2 o numeracji 23W31A. Skupił się on głównie na aktualizacji handlu i zwiększeniu dystrybucji deepslate'owej rudy diamentu. 3 sierpnia została wydana wersja Minecraft Preview 1.20.30.20, która tak jak snapshot zmieniła trochę system handlu i zwiększyła dystrybucję deepslate'owej rudy diamentu. 4 sierpnia na kanale YouTube Minecrafta ukazał się kolejny genialny odcinek z serii The Great Wild, który tym razem opowiadał o dżungli. Również tego samego dnia aktualizację zyskało Minecraft Legends. Aktualizacja ta poprawiła ogrom błędów i polepszyła doznania z gry. 8 sierpnia dostaliśmy wersję poprawkową Minecraft Bedrock 1.20.14, która jest dostępna tylko na PlayStation. 9 sierpnia pojawił się snapshot 23W32A, którego główną zawartością były zmiany wibracji. W tym samym dniu została jeszcze wydana wersja Minecraft Preview 1.20.30.21, która tak jak snapshot skupiła się głównie na wibracjach. 16 sierpnia ponownie pojawiła się wersja poprawkowa dla Minecrafta Bedrock 1.20.15, tym razem na wszystkie urządzenia. 17 sierpnia trafił do nas snapshot 23W33A, który m.in. dodał możliwość zgłaszania skinów i nazw graczy. Jeszcze tego samego dnia pojawiła się nowa wersja preview 1.20.30.22, w której został zaktualizowany wygląd menu przeglądania światów. 23 sierpnia otrzymaliśmy wersję preview 1.20.30.24, która nie wprowadziła nic wartego uwagi. 26 sierpnia na kanał YouTube Minecrafta został przesłany kolejny odcinek z serii The Great Wild. Ostatni snapshot miesiąca, czyli 23W35A, nie był jakiś super duper, ponieważ tylko poprawił 22 błędy i wprowadził 2 zmiany techniczne. Na zakończenie miesiąca otrzymaliśmy tragiczną wersję preview 1.20.30.25 z dosłownie 2 poprawkami błędów. Niestety sierpień 2023 w Minecraft był mega słaby, ale to tak już w wakacje zwykle mamy. W skali od 1 do 10 oceniam go na 3,5. Jednak na jaką ocenę zasługuje według Ciebie? Daj znać w komentarzu i zostaw łapkę w górę, jeśli podsumowanie miesiąca mimo wszystko Ci się spodobało. Dzięki za obejrzenie do końca, cześć!